Witam serdecznie. Nagrywam kawałek po to, żeby pokazać tutaj, jak zachowała się krypta, czy też w ogólnie ich house i pan Dale, który nagrywa, o sytuację polityczną na mapie w Conqueror's Bait. Niecały rok temu Dale nagrywał, że jest przeciw temu, żeby robić jakieś napy między sojuszami, że to niszczy Conqueror's Bait i tak dalej, gdzie jeszcze wtedy serwery wchodziły, nowe serwery dla nowych graczy, aby oni zaczynali od początku, rozwijali się, a potem te serwery były łączone, gdy już się rozwinęli. Teraz takiej możliwości nie ma, z czego te napy zostały, tylko że z drugiej strony, co jest ciekawe, biorąc pod uwagę, że rok temu nagrywał, że jest przeciwko temu. Już wam tłumaczę, jak wygląda sytuacja. Oczywiście tutaj Nemesis, Grunt, czyli cały ten chaos, krypta, jeszcze tam jeden poboczny malutki panik Legacy oraz Shadow TP. Pogadali się w trójkę, zajęli sobie cały tutaj obszar, z czego umowa była między innymi taka, że Nemesisy razem z Chaosem biją się o oboje. Oni cały czas się bili o to. Oczywiście bez atakowania swoich terenów, tylko i wyłącznie chodziło o stolicę. Z czego, jeżeli widzieli, że oni są tutaj dogadani, nudziło im się, zaatakowali inne terytoria, gdzie są pomniejsze Chaosy, tak? Dlatego też Grunt zaatakował Sunyu, potem zaatakował Chaofeng, zaatakował Daur. O, Daur jeszcze jest nawet pod Gruntem pod koniec sezonu, czego odpuszczali po prostu te rejony jakimś pomniejszym house'om z tego względu, żeby nie mogli tego utrzymać, tak? Czyli robią sobie zaplecze pod kolejny sezon. To jest po prostu umówne, wszystko umówne, jedna wielka konspiracja przeciwko innym house'om, żeby nie podnieśli jakieś inne głowy. Tak mówię, no, chaos cały uderzył w prawą flankę na rubieże. Tutaj oczywiście na dół uderzył Nemesis. Nemesis dogadani, aby jeszcze utrudnić ataki na Tulur Varos, drugą stolicę sezonową, aby nie mogli tutaj inni gracze podejść do tego, utrudniali, atakowali miasta, żeby tego prestiżu nie było do ataku, tak? Także no, troszkę dziwne zachowanie ze strony pana Dale'a, który negował to niecały rok temu. Negował takie zachowanie, że to utrudnia graczom wstęp do gry, że to niszczy grę i tak dalej, i tak dalej. Jeździł po innych house'ach z tego względu, że to jest nie fair, tak? I że im się to nie podoba, oni z tym będą walczyć, z czego w tym sezonie zrobili dokładnie to samo, tylko na większą skalę. Także moim zdaniem, no to chyba coś komuś się odlepia i nie wie, co mówi, nie ma jakichś własnych zasad, jeżeli te zasady w kolejnym roku łamie, tak? Także to jest troszkę nie bardzo. I tylko dlatego nagrywam ten kawałek, żeby uświadomić niektórym ludziom, że to co opowiadają na swoich kanałach, to jest ściema, to jest lep po prostu, żeby dążyć tylko i wyłącznie do własnych korzyści. Tak samo jak było z... bardzo dużo ludzi to uważa, że CBL Polski, który był, ostatnie walki były podłożone z tego względu, żeby dany house wygrał. I bardzo dużo polskich rodów podejrzewam, że się zbuntuje przeciw temu i nie będą w tym uczestniczyć, co niszczy całkowicie zamiar CBL-a. Z tego, co oglądałem, oni chcieli zrobić taki polski
polskie community, polskie zawody, żeby to miało ręce i nogi. Niestety poprzez pewne zagrania, podkładanie się w grze, aby zdobyć jak największą pozycję, a pozycje polityczne do Territory War też mają z tym wiele wspólnego. Typowy przykład: się podłożycie w CBL-u, ale w następnym sezonie my na was będziemy patrzeć łaskawie, tak? Czyli nie wiem, coś tam zajmiemy, coś wam odpuścimy, tak? Jakieś tam terytorium, będziecie mogli się rozwijać jakoś tam, się będziecie mogli rozwijać, jak no to pozwolimy. Nie podłożycie się, dostaniecie w dupę, dojedziemy was, nie? Na tej zasadzie to polega. No i tak jak mówiłem, no tutaj Nemezis poszło w dolną część, Chaos poszedł w prawą część i byłam sili te pomniejsze rody, które nie mogły sobie dać za bardzo tam radę z takim sojuszem wielkim. Z czego, tak jak przytoczy tutaj pana Dale'a nagranie rok temu, co robił, że to niszczy CPL, niszczy nowych graczy i pomniejsze rody. Dokładnie. Niszczy te mniejsze rody, ale dokładnie to samo zrobiliście teraz wy. Tak samo ustawiliście się pod to wszystko, żeby zebrać jak największe nagrody i zdłomsiliście te mniejsze rody, ponieważ oni tu nie mieli nic do gadania. Totalnie nic do gadania. To były napy, wszystko były napy, które sobie zrobiliście. Uderzyliście w dwie strony jednocześnie. Pomniejsze rody nie chciały uderzać tutaj, bo nie widziały wielkiej szansy, ale jakby się zjednoczyły te mniejsze rody, to mogłyby tutaj dużo zamieszać, bardzo dużo zamieszać. I myślę, że w następnym sezonie tutaj troszkę ludzie pomyślą napami właśnie z tymi rodami, które tutaj się ustawiły, żeby tego tak nie robić, ponieważ no, nie można tak odpuścić tego wszystkiego, że trzy rody sobie będą tutaj kurwa całą mapę ustawiać, tak pan Dale powiedział rok temu, a teraz robi dokładnie przeciwnie. Właśnie teraz zrobił to, co negował rok temu, że no troszkę dystansu może do siebie, żeby takie rzeczy nie robić. Ja nie mówię, że białe jest czerwone, a za rok przychodzę, że czerwone jest białe. No, troszkę zastanowienie nad tym, jakie przesłanie się ludziom daje, ponieważ już jest osobą publiczną i powinien nad tym pomyśleć troszkę, tak? Kolejna sprawa jest taka, że w CBL Polski, jak się zaczynał, dużo ludzi miało sprzeciw do tego, żeby pan Dale po prostu prowadził transmisję, z tego względu, że jest przedstawicielem krypty, która wygrała ten sezon właśnie w CBL. Wygrała ten sezon i w którym też były podejrzenia podkładania się rodów, tak? Także to jest wszystko moim zdaniem, przynajmniej moim zdaniem jest to wszystko powiązane. Także też dla innych rodów, dla przyszłości, myślcie troszkę, jak to wszystko może funkcjonować, czy to wszystko funkcjonuje jak trzeba, czy czegoś nie trzeba byłoby zmienić, ponieważ no, takie napy, tak jak pan Dale powiedział k temu, no to niszczą rzeczywiście tą zabawę, to wszystko, dużo rodów odechciało się grać, ponieważ nie ma szans, jeżeli pisze się do supporta z jakimś problemem, jedną stronę załóżmy banują 50 osób, a w drugą stronę udowodnisz winę i reakcji nie ma, także to też powinno być przemyślane troszkę.